Edyta Nawrocka, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Wakacje w Wałbrzychu nie muszą być nudne. Lipiec pełen atrakcji, młodszym i starszym zapewnią lokalne teatry, muzea i kluby. Bez względu na pogodę każdy znajdzie coś dla siebie. Wielu mieszkańców Wałbrzycha planuje wyjazd nad morze, w góry, niektórzy planują spędzić wolny czas za granicą. A dlaczego nie zostać w domu i równie dobrze się bawić? Bez ponoszenia wyższych kosztów. Specjalnie dla mieszkańców powstała z okazji wakacji bogata oferta wydarzeń, imprez, koncertów i wycieczek, które mogą okazać się ciekawą alternatywą dla wyjazdu poza miasto. Wakacje rozpoczną się pokazem kina plenerowego zorganizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Przez cały lipiec, co tydzień o 21.30 będzie można uczestniczyć w seansach na terenie Starej Kopalni. W lipcu i w sierpniu w każdy piątek o godzinie 21.30 na terenie Starej Kopalni zapraszam również na wieczory kina plenerowego. Będziemy wyświetlać zarówno komedie romantyczne, takie bardzo ciepłe, jak i również kino familijne oraz dramaty. Szczegółowy również repertuar publikujemy na stronie internetowej wokwalbrzych.pl. Wakacje zakończymy największym wydarzeniem nie tylko w Wałbrzychu, ale w całej aglomeracji wałbrzyskiej. Dniami Wałbrzycha, które już 3 i 4 września, Dni Wałbrzycha, będą połączone z letnią sceną Eski. Na naszej scenie zobaczymy m.in. Kaję, zespół Pektus, a także Sarsę. Nie zabraknie oczywiście utalentowanych Wałbrzyszan i wszystkiego tego, co w Wałbrzychu jest najlepsze. Dla amatorów bardziej tradycyjnej formy sztuki swoją ofertę ma również teatr dramatyczny. Głównym punktem programu będzie spektakl Piosenki na koniec świata. Spektakl będzie można oglądać kilkakrotnie w różnych terminach. 1 lipca premiera już kolejnego spektaklu, czyli naszego spektaklu plenerowego. Będziemy go grali w Amfiteatrze Styk. Piosenki na koniec świata. Przypomnimy Państwu piosenki z całej prawie historii naszego teatru, te, które Państwo być może rozpoznają, a może takie, których Państwo jeszcze nie kojarzą. Więc zapraszamy na Festiwal Piosenki Wałbrzyskiej od 1 lipca w Amfiteatrze Styk. Galeria Sztuki BWA do 25 sierpnia będzie prezentować wystawę pokonkursową Józefa Gielniaka na terenie Zamku Książ od 1 września, malarstwo i rysunek Kazimierza Pomagalskiego. W Zamku Książ mamy olbrzymią wystawę Kazimierza Pomagalskiego, artysty polsko-francuskiego, mieszkającego na stałe w Prowansji. To jest jego 99. wystawa. Bardzo dobre malarstwo, bardzo, że tak powiem, dynamiczne, trochę nawiązujące do sentencji Biblii, a w ogóle do statusu człowieka w życiu na co dzień. Natomiast na Słowackiego mamy bardzo interesującą wystawę grafiki po konkursie Gielniaka i część tych prac u nas są nagrodzone i wyróżnione, natomiast część prac znajduje się na korytarzach zamkowych, także pięknie ubarwiają. Jakie nasze oferty? To jest stała dyspozycyjność w zakresie wykładów, wszelkich kontaktów, a nawet warsztatów, jeżeli dzieci czy młodzież będzie chciała. Wałbrzyskie muzea również nie zapominają o mieszkańcach. Już 16 lipca będzie możliwość nocnego zwiedzania Starej Kopalni. Od 29 sierpnia potrwa także wystawa Sylwestra Mroziaka pod tytułem Odległy Świat, a do 1 sierpnia wystawa genealogiczna w poszukiwanym kwiatopowroci. O kondycję zadba wałbrzyski klub wędrowców, oferujący całą gamę wycieczek, w tym Góry Sowie czy w kierunku Rudofianowickich. Dla tych, którzy nie mogą usiedzieć na miejscu i jednak chcą opuścić miasto, chociaż na chwilę, również mamy dobre informacje. Okoliczne miejscowości jak Wali, Miedlina, Głuszyca czy Radków także przygotowały pewne atrakcje. Zachęcamy do skorzystania, bo aktywny wypoczynek to zdrowy wypoczynek i dla umysłu, i dla ciała. Zajrzyjmy jeszcze do wałbrzyskiego Akwazdroju. Tradycyjnie zachęcamy do spędzania wakacji na sportowo, wakacji aktywnych. Akwazdrój jest współorganizatorem wakacji w mieście, wakacji sportowych. Praktycznie na wszystkich obiektach sportowych, nowo wyremontowanych, nowo wybudowanych, przyszkolnych, na obiektach sportowych będzie się coś działo. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Będą turnieje piłki nożnej, turnieje koszykówki, turnieje siatkówki plażowe i będą zajęcia fitnessowe w Akwazdroju. O
oczywiście zapraszamy na basen, zapraszamy do skateparku. Myślę, że każdy uczeń, który będzie w tym czasie spędzał czas wakacji w Wałbrzychu, znajdzie dla Ciebie coś ciekawego. Warto wejść na stronę internetową AquaZdroju, na stronę urzędu. Tam są szczegółowe informacje z szczegółowym harmonogramem na każdy dzień wakacji od poniedziałku do piątku oraz również soboty, niedzielę z wydarzeniami dużymi sportowymi, które będą się w tym okresie działy, na które gorąco zapraszamy. Prawdopodobnie 16 sierpnia ruszą prace związane z poszukiwaniem złotego pociągu na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych. Z informacji, które udało nam się uzyskać od jednego z odkrywców, Piotra Kopra, zgoda na rozpoczęcie prac poszukiwawczych od konserwatora zabytków trafiła już w jego ręce. W tej chwili trwa kompletowanie ekipy. Prace ruszą prawdopodobnie 16 sierpnia. Zgoda od konserwatora zabytków na prowadzenie prac na 65. kilometrze została wydana w zeszłym tygodniu. Kierownik wałbrzyskiej delegatury wojewódzkiego konserwatora zabytków we Wrocławiu, Maria Ptak, mówi, że nie było żadnych przeciwwskazań do wydania pozwolenia. Zgoda została wydana na przeprowadzenie prac poszukiwawczych. Zgoda jest to zgoda konserwatorska. Ona jednoznacznie nie wskazuje terminu wykonywania tych prac. Generalnie większych jakichś przeciwwskazań nie było. Zostały spełnione wszystkie warunki formalne. Jest zgoda też właściciela. Tak więc nie było żadnych przeszkód, by ta zgoda nie została udzielona. Została przedstawiona metoda prowadzenia tych prac, został zagwarantowany reżim z nadzorami, będzie nadzór archeologiczny, nadzór strażaka, nadzór z zakresu budowlanego, chemika, tak więc wszystko będzie poprawnie prowadzone. Zgoda konserwatora zabytków jest ostatnią zgodą, jaką musieli otrzymać odkrywcy. Jest ona ważna do końca sierpnia, jednak jak informowała nas kierownik wałbrzyskiej delegatury wojewódzkiego konserwatora zabytków we Wrocławiu Maria Ptak, odkrywcy mogą starać się o jej przedłużenie. Zakończył się finał finałów Deichmann Mini Mistrzostwa 2016. Rozgrywki dziecięcej piłki nożnej rozegrano w AquaZdroju. Zwyciężyły drużyny Niemcy, Bydgoszcz i Holandia Szczecin. W 9. edycji turnieju udział wzięło około 20 tysięcy najmłodszych piłkarzy z różnych zakątków Polski. W finałowych meczach rywalizowały 64 drużyny z 34 polskich miast. Blisko 640 zawodników i zawodniczek podczas weekendu rozegrało łącznie 208 spotkań. 64 drużyny z całej Polski przyjechały tutaj na weekend do Wałbrzycha i przez sobotę i niedzielę rywalizowały o wyjazd do Monachium, o spotkanie z Robertem Lewandowskim. Służy to temu, żeby popularyzować piłkę nożną, popularyzować sport. No i tutaj dzięki tej organizacji, dzięki miastu Wałbrzych mamy okazję widzieć, myślimy, przyszłych reprezentantów Polski. W kategorii U9 drużyna Niemcy Bydgoszcz pokonała Argentynę Grudziądz. Trzecie miejsce zajęła Anglia Szczecin. W kategorii U11 mistrzowski tytuł zdobył zespół Holandii Szczecin, a drugie miejsce wywalczyła Brazylia Tychy. Trzecie miejsce przypadło piłkarzom drużyny Czechy Łódź. Wspaniali chłopcy, wszyscy, bez jakichś specjalnych wyróżnień. Jeden wielki zespół grający na bardzo wysokim poziomie. Indywidualnie nie mogę wyróżnić kogoś, bo bym skrzywdził. Wyróżniam cały zespół. Część chłopców uczestniczy w Akademii Młodych Orłów, część chłopców współpracuje z nami w innych treningach. Mamy 5 jednostek treningowych tygodniowo. Pracujemy dużo, ciężko i wychodzimy z założenia, że im więcej my przy piłce, tym mniej przeciwnik, zgodnie z tym, co powiedział kiedyś świętej pamięci Kazimierz Górski. Nasza akademia nigdy nie przygotowuje się do turniejów. Po prostu w nich startujemy. Na co dzień bardzo ciężko trenujemy w szkole, bo mamy szkołę mistrzostwa sportowego. I chłopców przygotowujemy do tego, żeby w przyszłości kiedyś zagrali. Takie turnieje są dla nas ważne, ale te zwycięstwa nie są najważniejsze. Najważniejszy jest rozwój tych chłopców. Zwycięzcy otrzymali bilety na mecz Bayernu Monachium. Dodatkowo na zakończenie turnieju w loterii główną nagrodą był wyjazd na mecz Borussii Dortmund, który wygrała Polska Wałbrzych i Turcja Kraków. Wałbrzyski stadion nieprzypadkowo wybrano do finałowych rozgrywek.
Wałbrzych ma najlepsze obiekty sportowe, jeżeli chodzi o możliwość rozegrania takiego turnieju dla takich małych szkrabów 9- i 11-letnich. W ponad 30 miastach w Polsce rozgrywane były eliminacje. Przez ponad dwa miesiące drużyny rywalizowały po to, żeby przyjechać do Wałbrzycha i wyłonić najlepszą drużynę spośród kilkuset drużyn, które brały udział, kilku tysięcy zawodników, którzy w tym turnieju brali udział. Jest to duże wyróżnienie, zwłaszcza, że my jako Wałbrzych, który jest, znajduje się na skraju Polski, ściąga taką imprezę i właśnie tutaj przyjechali, organizatorzy wybrali to miejsce na rozegranie finałów. Zawsze łatwiej jest gdzieś w centrum Polski, natomiast po ubiegłorocznych zawodach, pierwszy raz organizowaliśmy finał w zeszłym roku, i organizatorzy byli zadowoleni z przyjęcia ich z jednej strony, z drugiej strony z warunków, z trzeciej strony myślę z atmosfery, która była w ubiegłym roku, również finał w 2016 odbywa się w naszym mieście. A wyniki meczy można poznać na portalu wałbrzych24.com. Trzy gimnazja i trzy licea z Wałbrzycha zostały wyróżnione podczas gali finałowej konkursu 70 lat kopalni sportowych talentów. Dyrekcja Starej Kopalni zaproponowała uczniom wałbrzyskich szkół, by skorzystali z tutejszego archiwum, które zawiera bogatą dokumentację dokonań wałbrzyskich sportowców. W oparciu o materiały młodzi ludzie przygotowali prezentacje dotyczące sukcesów i porażek wałbrzyskich sportowców i opowiadające o historii sportu. Nagradzamy najlepsze szkoły, które zgłosiły swoje prace, swoje prezentacje, bardzo często które zawierają wywiady ze znanymi sportowcami, którzy brali udział na dużych imprezach krajowych i międzynarodowych, a również olimpiadach. Tutaj też dzisiaj będzie miało miejsce otwarcie symbolicznej wystawy wałbrzyskiego sportu 70-lecia. Członkami komisji konkursowej byli Monika Zalas, Bogdan Skiba, Artur Wlandowski i Ryszard Szram. Przewodniczącym komisji był Mariusz Gawlik. Z jednej strony oczywiście patrzyliśmy na walory takie techniczne, z drugiej strony też na przygotowanie się do tych wywiadów, które były realizowane, czyli przygotowanie się osób, z którymi były prowadzone, przygotowane do wywiadów właśnie z tymi osobami, czyli wiedza taka merytoryczna. No i takie ogólne wrażenie już tego zakończonego dzieła. Komisja miała twardy orzech do zgryzienia. Łatwo wybrać nie było, bo prace były dość wyrównane, ale to co najważniejsze, to cieszy mnie właśnie pomysł i powiem, że jak oglądaliśmy te filmy, te materiały, to czasami trochę się uśmiechnęliśmy, trochę żeśmy się wzruszyli. W finałowej gali towarzyszyło otwarcie wystawy Kopalnia Sportu, która będzie dostępna do końca września dla osób zwiedzających Starą Kopalnię. 20 lat zaniedbań przeszło do historii. Dzięki mieszkańcom i lokalnym władzom opuszczony zalew w Starych Bogaczowicach znowu tętni życiem i przyciąga spragnionych odpoczynku mieszkańców z całego regionu. Zalew powstał w 1985 roku dzięki kopalni Torres. Przez wiele lat był miejscem chętnie odwiedzanym i stanowił doskonałą alternatywę dla odległych miejsc mających podobny charakter. Sielanka trwała do 2006 roku, kiedy władze gminy Stare Bogaczowice opróżniły zalew z wody. Obiektem szybko zainteresowali się szabrownicy, którzy ogołocili go z całej infrastruktury. Stan niebytu pewnie utrzymywałby się nadal, gdyby nie pewnego dnia lokalna społeczność postanowiła przywrócić obiektowi dawny blask. Przez 10 lat las sobie taki rósł. Jak się przechodziło, serce bolało i trzeba było coś z tym miejscem zrobić. No tak naprawdę była dawno, dawno temu była to wizytówka gminy i trzeba było ponownie wrócić do starych, dobrych czasów po to, aby znowu ten zalew, to miejsce służyło mieszkańcom gminy tak naprawdę. Spotkaliśmy się kiedyś z panem wójtem Mirosławem Lechem, bodajże w Fundacji Merkury, na spotkaniu, które dotyczyło innego tematu. I tak od słowa do słowa doszliśmy do porozumienia, że w Starych Bogaczowicach jest miejsce, które kiedyś tętniło życiem. Obecnie jest już podupadłe, nie tętni życiem. I po prostu wspólnie doszliśmy do jednego wniosku, że my jako stowarzyszenie jesteśmy w stanie odbudować ten obiekt. I od roku 2015, bodajże od czerwca, nasze stowarzyszenie zaczęło tutaj pracę. Mamy dzisiaj 25 czerwiec.
roku 2016, czyli rok potem obiekt funkcjonuje, żyje, nadal się rozwija, nadal inwestujemy, budujemy strzelnicę, budujemy wojskowy tor przeszkód, szykujemy pole biwakowe, tak więc ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieliśmy. Otoczony lasem zalew to idealne miejsce na upalne dni. Amatorzy opalania, jak i ci, którzy wolą relaksować się w cieniu, znajdą tu coś dla siebie. Oprócz wylegiwania się na leżakach, na odwiedzających zalew będzie czekać mnóstwo atrakcji, w tym miejsce do grillowania i wyznaczone łowiska dla wędkarzy. Pomysł reaktywacji tego zalewu powstał tak naprawdę przy współudziale mieszkańców i naszym, czyli Urzędu Gminy. Chcieliśmy stworzyć tutaj, przywrócić do pierwotnej wersji ośrodek wypoczynkowy, rekreacyjny dla mieszkańców, ale i też dla ludzi mieszkających w Obrzychu, Świebodzicach, okolicznych miast. Tak? Jak pokazuje przykład zalewu, największa siła tkwi w kapitale ludzkim. Na terenie całej Polski jest mnóstwo miejsc, które przy odrobinie chęci i mobilizacji mogłyby na nowo stać się atrakcyjne. Miejmy nadzieję, że za przykładem mieszkańców Starych Bokaczowic pójdzie więcej ludzi i zaczną zmieniać swoje otoczenie. Na lepsze. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.